piłkarze Wigier po 3-tygodniowych urlopach wznowili treningi. Pan Artur Skowronek, nowy trener, miał dłuższy urlop. No tak, to prawda, ale nie chciałbym już patrzeć w przeszłość. Przed nami, mam nadzieję, fantastyczna przyszłość i na tym się teraz skupiam. Przygotowania krótkie, ale na pewno damy radę wszystko poskładać na taki poziom, że będzie wszystko w porządku. Ma pan całkowicie nowy sztab szkoleniowy. Mógłby pan coś opowiedzieć o nowych współpracownikach? Tak, drugim trenerem jest Dawid Szulczek, to jest młody trener, ale już też doświadczony, asystentował na poziomie drugiej ligi przez 3 sezony i jest to na pewno człowiek, który chce wiele osiągać i znam go jako też człowieka i dlatego jest tutaj. To samo Grzesiek Żmija, który stażem starszy i był ze mną w Pogoni Szczecin, był ze mną w Ruchu Radziąków i drogi znowu się zetknęły i z tego się bardzo cieszę. No i dołączył do sztabu Daniel Ołowniuk, z czego bardzo się cieszę, bo chciałem człowieka, który jest od środka. I tylko 6 piłkarzy z poprzedniego składu, który walczył jak najwyższe cele, bo był w półfinale Pucharu Polski i prawie do końca liczył się w walce o awans. No teraz jakie cele będą przed tym nowym zespołem? No na dzisiaj cel jest jasny. Walczymy o utrzymanie, robimy wszystko, żeby tak zbudować zespół, żeby nie drżeć o to utrzymanie i budujemy tym sezonem sobie coś na dalej, bo tak to też dobrze funkcjonowało wcześniej i te 2-3 lata dały taki obraz, jaki był w poprzednim sezonie, czyli kapitalne wyniki w Pucharze Polski, fantastyczna gra ofensywna w lidze i do końca walka o ekstraklasę i bardzo podobną ścieżką chcemy iść teraz. 6 zostało, czyli nam przyjdzie przynajmniej kilkunastu zawodników. Jak pan będzie budował ten zespół i no, jak doradzał prezesom, czy na ile miał do powiedzenia w tym, kogo tu do Suwałk sprowadzić? Zdawałem sobie sprawę z tego, przychodząc tutaj do Suwałk, że czeka nas dużo pracy pod kątem budowania zespołu, ale ja lubię wyzwania i na pewno wspólnie budujemy bardzo cierpliwie ten zespół. Ten szkielet już można powiedzieć, że jest, bo piłkarzy jeszcze dzisiaj nie było, których mamy, można powiedzieć, już zakontraktowanych, dojadą jutro, pojutrze. I to są środkowi obrońcy, to jest skrzydłowy, to jest bramkarz i to na pewno coś, czego nam dzisiaj bardzo brakuje. Do tego młodzieżowiec jeszcze na prawą stronę, reprezentant Polski, także idziemy jak każdy tą drogą, że najpierw solidnie budujemy tyły, a z przodu spokojnie, spokojnie, cierpliwie, okienko jest długie, my chcemy jakości, nie ilości, także czekamy na wybory, które oczywiście mamy rozpisane. 4 tygodnie tylko pozostały do pierwszego oficjalnego meczu, to będzie mecz pucharowy. Czy już do tego momentu będzie pan dysponował tą pełną, szeroką kadrą zespołu? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że przeciągniemy to na okres już startowy, nawet w lidze, ale oczywiście myślę tutaj o 2-3 piłkarzach jeszcze, maksymalnie 3. Także na pewno do momentu Pucharu Polski już będziemy mieli absolutnie zespół, który będzie walczył w lidze. Ja zresztą i klub nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy ten okres przeciągać, bo nie mamy czasu, a trzeba zgrywać ludzi i przygotować ich bardzo dobrze fizycznie. Kibice czekają na nazwiska. Kiedy będziemy mogli już opowiedzieć, kto oprócz Roberta Obsta i Radosława Bukackiego dołączył do zespołu? Jutro, pojutrze. Myślę, że to już pójdzie oficjalnie. No, nie mamy jeszcze podpisów, także no, różnie może być, ale piłkarze już do nas jadą. Kamil Zapolnik, jeden z 6 piłkarzy, którzy zostali w drużynie z poprzedniego sezonu. Z jakimi nadziejami do tych rozgrywek, które rozpoczną się za miesiąc? Ciężko powiedzieć w sumie, bo dopiero dzisiaj pierwszy raz się spotkaliśmy, mamy nowy sztab szkoleniowy, będzie bardzo dużo zmian w zespole, więc myślę, że te cele jakoś może po pierwszych meczach będzie można jakoś bardziej wykrystalizować. Duże nadzieje są w tobie pokładane, masz być liderem tego nowego zespołu. Jeżeli przypisuje się mi taką rolę, to mogę się cieszyć, a trzeba będzie jeszcze to udowodnić na boisku i myślę, że powinno być dobrze. Jak wspomniałeś, pierwszy trening dopiero za nami, ale jak wrażenie, jak widzisz ten nowy sztab szkoleniowy, jak zajęcia? Na razie myślę, że bardzo pozytywnie widać, że trener chce mieć dobry kontakt z zawodnikami, jest otwarty do rozmów i myślę, że na razie fajnie to wyglądało.